Dzisiaj kolejny odcinek quizu Egzamin Dojrzałości. Dzisiaj będziemy egzaminować piłkarzy Lechii Gdańsk, Antoniego Mikułkę i Kubę Kałużyńskiego. Cześć. Dobry, dzień dobry. Weszło. Quiz Egzamin Dojrzałości przebiegać będzie w czterech rundach. W pierwszej rundzie ekstraklasowi młodzieżowcy odpowiedzą na trzy pytania z wiedzy o PKO Bank Polski Ekstraklasie, trzy pytania z wiedzy o światowym futbolu i jedno wybrane poprzez oficjalny quiz Ekstraklasy. W drugiej rundzie, zatytułowanej Kim jestem, uczestnicy muszą odgadnąć postać bądź zespół z wykorzystaniem maksymalnie pięciu podpowiedzi. Każda wykorzystana podpowiedź to dwa punkty mniej. W trzeciej rundzie, zatytułowanej Kto zagrał w tym meczu, uczestnicy losują mecz z przeszłości i wybierają zespół, którego skład zamierzają wytypować. Za każde poprawne nazwisko otrzymują punkt. Na zadanie mają 3 minuty. W czwartej rundzie, zatytułowanej Ilu wymienisz, uczestnicy mają 90 sekund na podanie jak największej liczby poprawnych odpowiedzi na przykładowe pytanie Wymień polskich medalistów Mistrzostw Świata. No to pierwsze pytanie. Ile razy mistrzem Polski był Duszan Kuciak? Raz, dwa, trzy czy cztery? No z Lechem na pewno nie był. Z Legią. Jest tylko z Legią, nie? No, ja obstałem, że dwa. Ale on też tak długo nie grał, nie? Ale trzy. Trzy? No, trzy. Trzy. Idziecie w trzy i to jest dobra decyzja, bo Duszan Kuciak zdobył trzy mistrzostwa z Legią Warszawa. Następne pytanie. W jakim ekstraklasowym klubie poza Lechią grał Mateusz Bąk? W Koronie, w Podbeskidziu, w Wiśle Płock czy w Arce Gdynia? D odpada, ale kojarzy mi się, że na pewno chyba w Podbeskidzie. Podbeskidzie. Tak jest, to jest Podbeskidzie. W którym roku Arka po raz ostatni wygrała ligowe derby z Lechią? 1960, 2010, 2007 czy 2005? 2007 rok. I znów dobrze po golu Grzegorza Nicińskiego. Gdzie obecnie gra Abdurazak Traore? W Giresunsporze, w Sivassporze, w Trabzonsporze czy w Konyasporze? Ciężkie pytanie. Na pewno w Turcji. Tak. Ale gdzie nie? Trabzonspor odpada. Na pewno nie. Konyaspor też mi się wydaje. Nie wiem, czy w Sivassporze nie grał, ale czy gra dalej? Mi się wydaje, że A będzie. Ale nie wiem, gdy. Nie wiem, to strzelmy w to A. Giresunsporze. I brawo, to jest znów dobra odpowiedź. Kto został MVP Mistrzostw Świata w 2002 roku? Ronaldo, Oliver Kahn, Ronaldinho czy Rivaldo? To nie nasze czasy tak trochę, nie? Ty się rodziłeś. Kuba, jakby się wszedł teraz do podpowiedzi. Kto został MVP? Nie wiem, bramkarz mi się wydaje, że nie, Oliver Kahn. Nie. Mi się wydaje, że albo Ronaldinho, albo Ronaldo. A Kuba tak? By wiedział? Kubarak wszystko wie. Daj Ronaldo, nie? Ronaldo? Ronaldo. Możemy wstać na Ronaldo. Nazario od Lima. Tym razem niestety źle. Poprawna odpowiedź to Oliver Kahn. To w ogóle dziwna historia, bo on został wybrany tym MVP przed meczem finałowym. A w meczu finałowym właśnie popełnił duży błąd przy strzale Ronaldo, kiedy tak puścił piłkę pod brzuchem. Powinieneś wiedzieć, bramkarzu. W którym roku po raz ostatni rozegrano mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy? W 1980, w 1984, w 1988 czy w 2012? Nie wiem. Też się strzała, bo to jest... Nie ma szans. Dobra. 88. No nie, 80. To był mecz Czechosłowacja kontra Włochy, potem już tych meczów o trzecie miejsce na Euro nie rozgrywano. Waszym zdaniem to dobrze, czy brakuje jednak tego brązowego medalu na Mistrzostwach Europy? No powinno być. Powinien być ten mecz o trzecie miejsce, bo to też brązowy medal to też jest jakiś sukces duży, więc... Ostatnie pytanie wybrane z oficjalnego quizu Ekstraklasy. Który z wymienionych selekcjonerów zastąpił Franciszka Smudę w roli selekcjonera polskiej reprezentacji? Fornalik, Nawałka, Brzęczek czy Piechniczek? Fornalik, zdecydowanie. Waldemar Fornalik. Tak jest, to był Waldemar Fornalik, któremu jednak też nie poszło najlepiej. Czyli kim jestem? Pochodzę z Jasła. Dalej.
Dobra. Moim pierwszym ekstraklasowym klubem była Wisła Płock. Nie strzelałem dalej. Nie, no czy, no. Tak? No czy, zastanówmy się. Moim pierwszym klubowym zespołem ekstraklasowym była Wisła Płock, tak? Mhm. Nie, dalej. Jeszcze niedawno grałem w Lechii. Sławomir Peszko. Tak jest, chodziło o Sławomira Peszko. Czyli już po trzeciej podpowiedzi udało wam się zgadnąć. Po czwartej już na pewno byście wiedzieli, bo było, że teraz gram w Okręgówce. No dobrze, czas przejść do wyboru meczu. Tutaj będziecie mieli 3 minuty. Musicie powiedzieć A, B, C lub D i wówczas wylosuję wam spotkanie. A, bierzemy? A. Okej. Jeśli mówimy o meczu A, jest to mecz Polska-Senegal 2018 rok. I teraz pytanie, czy Senegal, czy Polska? Polska. No dobra, to ja odpalam stoper i proszę was o 11 piłkarzy wyjściowego składu. Dobra, naprawdę szczęście. 100%. Tak. Bednarek. Nie. Czonek, tak. Nie grał. Tak. Pazda. Tak. Krychowiak, Lewandowski. Tak. Pięciu. Grosicki. Tak. Rybus. Tak. Zieliński. Tak. Piszczek nie grał, ale zobaczmy. Piszczek? Tak. Tak, no? Grałem? Jest. Dobra. Jeszcze Milik? Tak. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Aha. Środek. Nie, czekaj. Krychowiak i Zieliński. Jeszcze jeden. Grosicki, nie, Milik, skrzydło. Zieliński, Krychowiak, jeszcze jeden. Szymański? Nie. Półtorej minuty. Mniej więcej wam zostało. Obrony mamy, bramkarze mamy. Tak. O, tu mamy skrzydłowa i środkowy pomoc. Czekaj, no to Zieliński grał z Krychowiakiem. Błaszczykowski? Tak jest, Błaszczykowski. I tym samym powiedzieliście wszystkich piłkarzy z tego składu, więc dostajecie pokaźną liczbę punktów. Ostatnia kategoria, wymienianie. 90 sekund macie na tę kategorię. I waszym zadaniem jest wymienić jak największą liczbę Słowaków, którzy kiedykolwiek grali w Ekstraklasie. Czas, start. Ola Duszan. Duszan Kuciak, Jarek Michalik, Harasli. Dobra, Andrzej Duda. Duda. Jan Mucha. Stok z Zagłębia. Ci Słowacy. Matusz Putnowski. Blach. NZN. Szatka. Tak. Lubek. Mhm. 30 sekund. Były piłkarz Zagłębia, może podpowiem na przykład. Teraz dyrektory poszedł. Tak. Guldan? Tak.
5 sekund. Zadziwienie. Już koniec, dobra. No tak, już koniec. No z takich nie wiem, jeszcze jest chociażby Robert Pich w Śląsku teraz. Richard Zajac był, ale całkiem sporo wymieniliście, więc nie jest tak źle. No dobrze, dziękuję wam panowie, myślę, że poszło wam całkiem nieźle. Dokładnie nie wiem teraz, ale wydaje mi się, że może być lider, także cały Gdańsk jest z was dumny. Klasyfikacja naszego quizu wygląda następująco.